Dipy to dla mnie świetny dodatek do warzyw, mięs czy ryb. Najbardziej lubię takie na bazie jogurtu naturalnego z dodatkiem świeżych ziół. Takie dipy można potem w dowolny sposób urozmaicać. Ja na przykład lubię dodawać ostre sery. Polecam i zapraszam po więcej przepisów na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Do gęstego jogurtu dodaję gorgonzolę lub inny ser z pleśnią. Wybieram taki o ostrym smaku i aromacie. Do tego spora garść świeżej mięty. Nada lekkości i świeżości. Teraz odrobina soli i całość blenduję na gładko. W kilka minut mam pyszny, aksamitny dip. Polecam, a po przepisy, z czym go podać, zapraszam na www.talerzpokus.tv.